Agata, mieszkając w Warszawie, słucha kultowej listy przebojów Carpigiani, którą prowadzi dziennikarz muzyczny Wojtek. Z ogromną wiedzą wszyscy go uwielbiają, Agata też. Agata jest bardzo aktywna, co zauważa Wojtek. Ich komunikacja przerzuca się na jeden z komunikatorów. Komunikacja zaczyna być prywatna. Agata cały czas nie wie, kim jest Wojtek. A mianowicie nie wie tego, że Wojtek jest... że cierpi od dzieciństwa na dystrofię mięśniową Duchenna. Nigdy się nie widzieli, dochodzi do spotkania, miłość wybucha, zakochują się w sobie. 9 września, czyli stosunkowo niedawno, Wojtek oświadcza się Agacie. Nie wyobrażają sobie bez siebie życia. Czyli gratulacje, od tego zaczynamy. I Agata mówi tak. Agata mówi tak. Skoro gratulacje, tak, Agata mówi tak. No mnie interesuje ten moment, bo był, najpierw rozmawialiście na tym komunikatorze i jest ten moment, kiedy Wojtek mówi tobie, że cierpi na taką, a nie inną przypadłość. I co wtedy pojawia się w twojej głowie? Tak naprawdę ulga. O. Ponieważ w całym świecie muzycznym krążyły plotki na temat Wojtka, dlaczego Nie pokazuje twarzy. Aha, czyli miałaś też jakieś wyobrażenie, różne scenariusze, co to może być? Krążyło dużo różnych historii, że legendarny Afrojack to jest DJ Carpigiani, że to jest jakiś zespół dziennikarzy, że to nie może być jedna osoba. Natomiast no, jak zaczęłam pisać z Wojtkiem, okazało się, że jest to jedna osoba jak najbardziej. I bardziej okazały się prawdziwe plotki, że z jakiegoś powodu nie wychodzi z domu. Mhm. I wyjaśniło się. Po paru tygodniach rozmowy na komunikatorze odważyłaś się, Wojtek, wyznać. Co napisałeś konkretnie Agacie i co się w tobie zadziało, że poczułeś, że musisz powiedzieć jej prawdę? No bo na początku nie chciałem jakby zrażać do siebie, to przynajmniej tak wtedy czułem, że to może być jakiś taki komunikat, który ją odstraszy, więc czekałem. Chciałem sprawdzić, jak się dogadujemy na komunikatorze, jak zobaczyłem, że rozmawiamy prawie całe dnie ze sobą, to stwierdziłem, że zaryzykuję. No i zobaczymy, co się stanie. I co odpowiedziałaś, Agata? Dziękuję ci, Wojtek, że to powiedziałeś, no, bo dla mnie to było takie przełomowe, chwila szczerości.